Cześć wszystkim, znowu po 7, a trzecią arkanu. Okej, dobra. Próbowałem. Nie da się w żaden sposób wrócić na zachodnią część kontynentu. Gdzieś tutaj znajduje się druga przełęcz, ale do niej też można dojść tylko ze zachodniej strony. Okej, chwila. Zwróćcie uwagę na to. Wyspa Katan. Nie, zdecydowanie to nie jest żadna aluzja do żadnej gry planszowej, nic. Okej, dobra. To przełęcz odkryjemy pewnie później, jak będziemy chcieli wrócić z Kaladonu. Po tym jak już z powrotem do niego przyjdziemy. Okej. A tymczasem na razie idziemy do Zapchlonych Wzgórz. I pogadamy z Ristezą i okazało się, że on może posprzedawać większość tych rzeczy, które mam przy sobie. Okej. Okay. Się już pewnie strzały kończą. Tak, to trzymaj te, które znalazłem. W Zamglonych Wzgórzach pójdziemy może do Drenholmu, albo nie. To sobie zostawimy na później. Wrócimy do Kaladonu. Mam tam jeszcze jedną rzecz do załatwienia. Nie istotną fabularnie, ale myślę, że ciekawą. Okej, dobra. Cały ten krat. Eliksir. Okej, dobra. Chcę zanad te głupie rzeczy chcę kupić, to bardzo miło z jego strony, że uwolni nas od problemu. W sumie te dwie rzeczy pewnie można już wyrzucić, bo nie są już dla nas potrzebne. To masz coś niepotrzebnego? Okej, to też można wyrzucić. Poniszczoną tarczę również można sprzedać. Nie będziemy śmiecić. Wyrzucimy to ładnie do kosza. No i dalej, dalej. Co jeszcze wy macie? To jest jego spuścizna, to mu zostawimy. Ale posprzedać trochę tych. Ale nigdy nie wiadomo, kiedy mogą się przydać. Krasnoludzka ruda jest całkiem ciężka. Ale dobra. Przeżyję jakoś. Podomka. Laska Xoranta. Co ona potrafiła? A PT, punkty trafia? Nie wiem. Zostawimy mu. Na razie posługuję się moją kataną. Jak mu zabiorę katanę, to będzie w sam raz dla niego. Okej, okay, dobra. I pajęczak medyczny, tylko chwila. Te zapiski z laboratorium będą jeszcze potrzebne. To już nie tak bardzo. To również. To mam nadzieję również. Dobra. Te paszporty również się przydadzą. Cała masa zapasów. Amulet ręki molchańskiej. Okej. Okay. A to jest ten tajemniczy klejny, tego chcę sobie zatrzymać. Dobra, dobra. Sztylet dobrej jakości na wszelki wypadek. Magiczna laska do rzucania czarów. Nie chcę dawać moim towarzyszom tych zapasów, bo wiem, że zaczną je zużywać w nieodpowiednich momentach. Okej. Okay. Ciekawe, czy mam wystarczająco kasy, żeby kupić to. No, fajnie.
To jeszcze mamy tą zbroję do zidentyfikowania. I którąś z tych broni można jeszcze sprzedać, chociaż dobrze mieć zawsze jakąś całkiem przydatną broń w zapasie. Zobaczmy, przy okazji może pani będzie miała coś ciekawego na sprzedaż. To... barbarzyńska zbroja słabości bohatera. Zobaczmy. Nie chcę kupić tego. I nie ma zbyt ciekawych przedmiotów. Okej, dobra, nieważne. Odporność na obrażenia i plus 20% odporność magiczną, odporność na trucizny, minus 100. Niezbyt ciekawy przedmiot. Ty w ogóle masz jakąś zbroję? Nie wiem, czy on w ogóle może znosić jakąś zbroję. A dobra, nie szorto. Sprzedamy to Ristezowi. No, za całkiem pokaźną sumkę. No i zobaczmy. No i na razie chyba całkiem nieźle stoimy, jeżeli chodzi o... o takie rzeczy. Dobra. Dobra. I ty też okej. Ciężkie ostrze barbarzyńcy. Całkiem niezła broń. Czy umiałbym się ją posłużyć w jednej ręce? A nie, nawet w dwóch, wymaga 16 siły. No to zostawimy to jemu. No i dobra. Jormund niech sobie potrzyma katanę. A ja będę dalej biegał na razie z tym ostrzem jest water. No i dobra. Odbiliśmy sobie trochę straty pieniężne. Czas wracać do Caladonu. Ciach, ciach, ciach. O, jest, 42 punkty zdrowia. Naprawdę. Gra z tym psem jest trochę zbyt łatwa. Okej. Mieli może jakieś strzały? Wojownik? Nie. O, łucznik strzały, fajnie. Będą dla naszego jastura. Jedziemy dalej. Okej. Kula ognia nie zdążyła nikogo żywego trafić. Jakiś potężny ryk. O, patrzcie. Brakuje nam dosłownie paru punktów doświadczenia do awansu o poziom. Tak, 17. Żeby tu pewnie pochodzili, to byśmy jeszcze znaleźli jakiegoś wilka, ubili. Ale śpieszy nam się. To jest ten budowany statek, więc tutaj jest ten sprawny. Okej, panie. No niestety, opłat nie pominiemy po raz kolejny. Dobra, jesteśmy późną nocą w Caladonie. I poszperajmy tutaj coś, co nieco.
Płacząca cebula. Będziemy tutaj coś ciekawego? Chyba nie. Dobra, nie. Chcę pójść. Chyba tu. Zobaczymy, czy to miejsce, którego szukam. Nie, to było muzeum. To gdzie ja chcę pójść? Nie wiem, poszperamy się trochę. No, tam jest pani mistyczka, możemy zejść do niej. Zobaczyć, co ma ciekawego do zaoferowania. Muzeum, nic ciekawego. O, jest jakiś zamknięty safe. Ale to później się nim zajmiemy. A właśnie. Mam te starożytne żelazne bębenki. One chyba coś mają związek z tym safe'em. Nie. Gdzieś indziej trzeba ich użyć. Znajdziemy to miejsce. Już prawie zapomniałem o tym zadaniu. Przejdziemy tędy? Proszę bardzo. Niziołka? To chyba nie jest niziołka. Małe szaty kameleona, magiczne buty bojowe, całkiem fajne. Laska maga. Ma jakieś czary. I łuk grozy. Całkiem spoko rzeczy, ale nic z tego nie potrzebujemy. Czy może to miejsce, którego szukam, może jestem na dole? Tu tego pana byłem. To jest zamek królewski. Trochę dziwny. Musicie przyznać, ale najwidoczniej w erze technologicznej takie się buduje. Mam przyjemność. A! Kaladońska filia kuriera taranckiego. Mam dowody pewnego wielkiego spisku. Przypuszczam, że możesz być nimi zainteresowany. Spisek? Czy to jakiś żart? Nie, Rada Przemysłowa do jakiegoś czasu nielegalnie hoduje półogry. Powiedzmy, że byłbym zainteresowany tą historią, ale potrzebuję jakiegoś dowodu. Proszę, tutaj dziennik. Na bogów! To szokujące. Na tej historii mogę ugruntować swoją karierę dziennikarską. Jeżeli zostawisz, to mnie wydrukuje to w całości. To będzie największa sensacja tego wieku. Ile mi za to zapłacisz? Chyba sobie ze mnie kpisz z pensji dziennikarza, a mogę ci dać 100 monet. Co ty na to? No dobra, niech będzie. Nie mogę w to uwierzyć. Dokładnie na coś takiego ciągle czekałem. Najlepiej napiszę od teraz, aby okazało się to w jutrzejszej edycji gazety. No fajnie. Zbierzmy się dziennika. I co tam jeszcze? Ten pan to kto? Nie, Kaladoński Urząd Telegraficzny nas nie obchodzi. To jest jakieś więzienie w zaostrzonym rygorze. A, tu jest zoo. Nie chcę mi się odwiedzać zoo teraz. Szukam czegoś innego. Gdzie to jest? O, tutaj. Dobra. Ruszajmy. Go! Moja drużyno. Co tam jest? Tam się znajduje świątynia Panarii. W której możemy dowiedzieć się paru ciekawych rzeczy. O tym i tamtym. Dobra. Strony zużytego pergaminu przedstawia nakładce napisane jest tylko jedno. Archeon. Okej, to jest ten Archeon.
To jest ta jakby Biblia wyznawców Panarii. Tam jest parę jakichś akolitów. No, z akolitami nie będziemy na razie gadać. A Nazrudin, wielki, silny ojciec, urodził się w elfich lasach. Powołany na ten świat, ale nie z niego ciała, z ciała, ale duch i mądrość dane od bogów. Dalekowzroczne oczy i marzenia innego wieku. A kiedy uznał, że nadszedł właściwy czas, zgromadził wokół siebie radę elfów, grupę mądrych i życzliwych istot, które postrzegały świat jak on. No, dla Nazrudina wszystkie istoty były równe. Zabrał wokół siebie tych, którzy kochali wszystkie rasy. Krasnolud i elf, człowiek i gnom, niziołek i ork. Wszyscy byli dla niego piękni. Patrzył na nich jak na swoje dzieci. Rada elfów broniła Arkanon przed złem, które je zaatakowało. Wielu za zbrodnie wygnano do otchłani. Potężny Gorgot, którego głód mógł być zaspokojony tylko w bezkresnej otchłani. Krakatur, którego serce było mroczne i okrutne, którego gniew gasiła tylko ciemność otchłani. Zagłada Krik, którego pragnienie krwi było nienasycone, którego mogło być tylko panowane w bezgranicznej otchłani. I Kergan straszny, zdrajca Rady Elfów, którego czarna magia była odrażająca i mogła zaginąć tylko w czerni otchłani. A kraj stał się niespokojny aż do przybycia Aronaxa. I wtedy zjawił się Aronax, który chciał mieć świat dla siebie, a wszystkie rasy widział jako swoich niewolników. I rozpoczął wojnę przeciw Nazrudinowi i Radzie. Stanęli twarzą w twarz przy czarnej iglicy. Starło się o armię, wielu poległo, odbyła się tam wielka bitwa pomiędzy Aronaxem i Nazrudinem. Bitwa, która miała przyćmić wszystkie inne. Wielki Nazrudin wygnał Aronaxa do otchłani i ocalił świat przed ciemnością i bólem. Ta bitwa była tak ciężka, że sam Nazrudin został zraniony. Przewieziono go do najbardziej wysuniętej na południe zakąt lądu, by tam wypoczywał. On nadal nas obserwował, czekając na zło, które mogło powrócić. Nazrudin powróci. Będzie wydawał nam się obcy, niektórzy nie poznają jego twarzy. Jego duch się odrodzi na skrzydłach ognia, na wzgórzach spowitych mgłą. Znów stanie do ostatecznej walki ze złem. Niech Nazrudin czuwa nad tobą. Okej. Okay. Nie pamiętam już, jak bardzo fabuły odkryliście wcześniej. Ale tak to wygląda. Aronax, Nazrudin kochał wszystkich, był miły, a Aronax chciał zawalnąć wszystkimi, więc oni go wygnali. A propos wygnania, idziemy do miejsca, które ma coś z tym wspólnego. O, ołtarz Bola, fajnie. Kiedyś będziemy potrzebowali tej lokacji. Okej, to było nasze brakujące 17 punktów doświadczenia. Więc, co tam mogę zrobić z nimi? Mogę zwiększyć charyzmę. I dzięki temu będziemy mogli zdobyć mistrzostwo perswazji. Co wiąże się z kolei z jednym dosyć skomplikowanym zadaniem. Ale wartym do zrobienia. Mistrzostwo perswazji daje nam plus 2 do limitu towarzyszy, więc to jest bardzo fajna sprawa. Okej, okay, i no cóż, jesteśmy w Rosenburg. Po pierwsze... Stonecage lokalne. Popytamy się kogoś, o co w tym chodzi. Ale najpierw na cmentarz. Wypełnić nasze ponure obowiązki. Nazwijmy to tak. To chyba nie jest ten grób. Owinmur. Nie. Filip Mis. Kto ten grób? Żeśmy przypadkiem nie rozkopali niepotrzebnych grobów. Nie to. Łopata. No tak. No dobra, jest czaszka. I jest Zenang. Groźba wśród mrocznych elfów. No dobra, możemy tu oddalić się z tego miejsca, niezwłocznie. I w jakiejś zacisznej lokacji. Zobaczmy, co jest napisane w tym. Dedykuję mojej najdroższej Raven. Jeszcze raz przeszedłbym przez to wszystko, a nawet więcej za jedną chwilę z tobą.
Okej, okay, mamy lokację Cenang, fajnie. Teraz poczytajmy sobie trochę. Droższy czytelniku, z przerażeniem i w największej trwodze dzielę się z tobą tą porażającą opowieścią. Nawet teraz, siedząc bezpiecznie w domu, wstrząsam mną przerażenie na myśl o tym, co zamierzam ci opowiedzieć i co to może oznaczać dla mnie i dla moich bliskich. Nadal czuję się w zobowiązaniu to zrobić, a wielka muza prowadzi moje pióro. Słowa płyną z czeluści mego serca i umysłu, gdzie kryły się aż do dziś. Błagam nad staw ucha, by wysłuchać mej spowiedzi i przyjmij to, co jest prawdą. Nazywam się Renford A. Terwinger. Urodziłem się w odległych rejonach Ashbury, niedaleko pieczary Belgrima, gdzie znaleziono jego kości. Moje dzieciństwo było pogodne i pełne szczęścia. Moi rodzice dawali mi wszystko, czego potrzebne było dziecku. Byłem szkolny zarówno w teorii, jak i w praktyce, a w wieku 18 lat poszedłem na Uniwersytet Tarancki. Dostałem się do Taranckiego Towarzystwa Zoologicznego. Archeologia była moją pierwszą miłością, ale... Moje pierwsze zadanie w towarzystwie otrzymałem od Departamentu Antropologii i Kultury. Od jednego z wiodących tarackich filantropów towarzystwo otrzymało olbrzymie stypendium na specyficzny cel. Należało potwierdzić istnienie mrocznych elfów. Każdy mężczyzna, kobieta czy dziecko w Arkanum wychowało się na historiach o duchach i opowieściach o dziwnych istotach zwanych mrocznymi elfami. Dla antropologów były one przysłowiową Fata Morganą. Dowód ich istnienia zawsze dosłownie rozmywał się w powietrzu. Nikt nigdy ich nie widział i nie było żadnych dowodów na ich istnienie. Mitów i legend znaliśmy bardzo wiele, ale to nie miało znaczenia. Potrzebny był nam niepodważalny dowód i to ja podjąłem się wyzwania pełen determinacji wiary we własne siły. Gdybym wiedział, co mnie czeka, wyparłbym się antropologii oraz filantropii i powrócił do pracy jako zwykły robotnik w stoczni w Ashbury. Lepsza i już wyczerpująca praca niż koszmary, które co noc mam przed oczami. Zanim opuściłem Tarant, zatrudniłem się u elfiego trapiera Jerena Benala, którego polecił mi szanowny pan Quentin Payne, znany badacz i gentleman i pewny w pełnym tego słowa znaczeniu. Jeren Benal urodził się w migotliwym lesie i podobno niewiele wiedział o elfach, elfich gajach po tej stronie gór kamiennych. Jego honorarium było wygórowane, ale dano mi pełną swobodę w wydawaniu przyznanych funduszy. Moim zdaniem obecność Benala była warunkiem powodzenia misji. Nie mogłem podjąć lepszej decyzji. W ciągu kilku tygodni zagłębiliśmy się w nieznane tereny zachodniego migotliwego lasu. Benal ani razu nie zerknął na mapę czy kompas. Czasami z głową odchyloną w tył, zamkniętymi oczami stawał chwilę pod polanie czy też obok wielkiego drzewa. 42 dnia podróży dotarliśmy do wielkiej łąki pełnej ptaków i motyli. Przejście przez to pachnące i pełne życia pole było jednym z najpiękniejszych momentów, jakich do tej pory doświadczyłem. Byłem tak zafascynowany scenerią, że omal nie przeoczyłem spektakularnego widoku. Na krańcach polany wśród olbrzymich drzew leżała Quintara, cudowne elfie miasto. Wyglądała jak klejnot w koronie, drzewo matka, wysokie na 400 stóp, zawierało orzeźbiony dwór prawdy, którego biały kamień lśnił słońcu. Niezwykle wysokie przejście ciągnęły się wzdłuż konarów wielkiego drzewa, nie ujmując jego naturalnemu piękno, a nawet przydając mu swojego istego charakteru. Okrywający miasto gąszcz liści i gałęzi przeplecione był runami oraz symbolami pradawnego elfiego języka. W tej plątaninie kryły się zgrabne i zwinne elfy śpiewające piękne pieśni i z ciekawością obserwujące grupę obcych. O mieście Quintara mogę powiedzieć tylko tyle, że miesiąc tam to najszczęśliwsze chwile mojego życia. Dowiedziałem się znacznie mniej niż bym chciał o mrocznych elfach, praktycznie nic, ale chwile tam spędzone zapierały dech w piersiach. Dość powiedzieć, że nauczyłem się tam tego, co na ogół zbiera całe życie. Dziękuję ci, mój nauczycielu. Nie ma dnia, żebym o tobie nie myślał. Opuściliśmy Quintarę, zastanawiając się, gdzie moglibyśmy znaleźć mroczne elfy. Elfy z Quintary niechętnie o nich opowiadały, wciąż namawiając nas do powrotu. Kontynuowaliśmy jednak naszą wyprawę, tym razem na północ, bo Benal utrzymywał, że podczas pobytu w Quintara odkrył sposób dotarcia do miejsca pobytu mrocznych elfów. Odkrył też nazwę. Cenang, Dom Mrocznych Elfów. Podróżowaliśmy przez 17 dni, wyczerpując zapasy. Odesłaliśmy też część ekipy z powrotem do Tarantu. Las stał się gęsty, bardzo kłujący. Drzewa wydawały się być przystrojone kolcami, niekiedy dłuższymi niż stopa. Po kolejnym tygodniu zostałem już tylko ja i Benal. Zgodziliśmy się powrócić przed pierwszym dniem kolejnego miesiąca, jeżeli nie natrafimy na jakiekolwiek śladu istnienia mrocznych elfów. Dodało nam 6 dni na znalezienie Cenag.
Dzień przed planowanym powrotem nagle zmieniła się pogoda. Z północy napłynęły ciemne, burzowe chmury. Niebo zaczęło ciskać błyskawice i lunął na nas rzęsisty deszcz. Znaleźliśmy niepewne schronienie pomiędzy masywnymi korzeniami olbrzymiego drzewa, które otoczyło nas jak sękata dłoń. Drżałem nie tylko z zimna i z przemoczenia. Kiedy burza nabrała mocy i błyskawice rozporowały niebo, coraz częściej przy pniach drzew pojawiały się dziwne cienie. Na naszymi głowami uderzył piorun. Zerknąłem na Benela, po raz pierwszy na jego twarzy ujrzałem strach. Nie mogłem powiedzieć, żebym od początku uświadamiał sobie ich obecność. W pewnym momencie zacząłem zauważać cienie, które przedostawały się nawet po przejściu błyskawicy. Cienie stały się zjawami, a zjawy czymś jeszcze gorszym. Były nieruchome, wysokie i silne i mimo drobnej budowy. Ich twarze miały mleczny kolor, a oczy przypominały najczarniejszą noc. Kosmyki włosów i bezładne opadały im na czoła i policzki, a one mimo deszczu i wiatru stały bez mrugnięcia okiem. Benal krzyknął coś do mnie, po czym coś wciągnęło go ku górze z naszej kryjówki. Krzyknąłem raz jeszcze, nigdy później już go nie ujrzałem, ani nie zobaczyłem. Rzuciłem się na oślep do przodu, wymijając elfy. Miotając się, przedzierałem przez ścieżkę, byłem ślepy ze strachu, a nogi niosły mnie w głąb lasu. Myślałem, że ktoś nade mną i za mną ponuro się śmieje, a cieniste postacie pędziły z mojej prawej i lewej strony. Ciernie rozrywały mi skórę rąk i nóg. Potykałem się i zacząłem bezładnie krzyczeć. Wszelkie elfie strzały przeszywały ze świstem powietrze tuż obok mnie. Elfy druczyły się ze mną, bawił ich ten pościg. Brakowało mi powietrza, straciłem dużo krwi. Upadłem na kolana, rozpaczliwie chwytając powietrze ustami. Kiedy spojrzałem w górę, ujrzałem to. Tam w drzewach była Cenag, siedziba mrocznych elfów. W przeciwieństwie do Quintary, Cenag było odrażające, przykurczone między gałęziami niczym olbrzymia bestia czekająca na ofiarę. Wzdłuż blanków migotały ogniki, a kolce wyrastały z każdej powierzchni jak z grzbietu smoka. Zobaczyłem wynędzniałe postacie tworzące szereg. Spoglądały na mnie z góry i kiwały głowami, jakbym miał do nich przyłączyć. Krzyknąłem, a oba osobniki zgodnie odpowiedziały przeraźliwym, bezdźwięcznym nawoływaniem. Mimo to słyszałem, jak mnie przeklinają, jednocześnie witając. Otoczyli mnie ścigani. Mimo ulewy widziałem ich sztylety i trupie uśmiechy. Zamknąłem oczy, modląc się, aby jakikolwiek Bóg mnie usłyszał. Nic innego mi nie pozostało. I wtedy nie wiadomo, skąd zaczęły świszczeć strzały. Chwilę później byłem otoczony na wpół spalonymi drzewcami najgrubszych strzał myśliwskich. Zaskoczone mroczne elfy kręciły się w miejscu, starając się dostrzec napastników. Jeden wyciągnął łuk i założył strzały, lecz zanim zdołał napiąć łuk, pocisk ugodził go prosto w serce. Z oczu pozostałych działała nienawiść. Nagle zniknęli w mroku. Zaskoczony i wyczerpany zemdlałem. Obudziłem się kilka dni później, będąc dużo dalej na północ. Zostałem sam. Moje rany były opatrzone, a zapasy odnowione. Do Tarantu wróciłem 2 tygodnie później. Nigdy nie spotkałem moich wybawców, ale zgaduję, kim są i skąd się wzięli. Chciałem im podziękować, jeśli kiedykolwiek to przeczytają. Bez ich pomocy na pewno bym zginął w cieniu Cenag. I tak, drogi przyjacielu, ponownie błagam cię, abyś uwierzył tym słowom i człowiekowi, który je przekazał. Chcę się podzielić moim ciężarem innym i zyskać zrozumienie wobec siebie podobnych. Niech te słowa będą dla ciebie ostrzeżeniem. Czyste zło jest namacalne i czasami przybiera formę miejsca i osób. Tak jak proszę na elfy i tak jak piekło, które zwał swoim domem. Nigdy nie wróciłem do mojego tkliwego lasu i modlę się, abym nigdy nie musiał. Pewne rzeczy lepiej postawić nieodkryte. Okej. To tyle, jeżeli chodzi o klątwę Cenag. Teraz my jesteśmy naznaczeni jej piętnem. Powiedzmy. Okej. W następnym odcinku spójrzmy na mapę świata. Ruszamy do Cenag. Znaczy, załatwimy jeszcze parę spraw Rosenburg i ruszymy do Cenag. Załatwić tam parę spraw. Może będzie ciekawie. Zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie.